Maciej Wolny, witam państwa ponownie. To są oczywiście gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Witam serdecznie mojego i państwa gościa, którym jest pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy. Pani poseł, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Jeżeli pani poseł pozwoli, zacznę od takiego ogólnego mocno pytania dotyczącego tego, co dzieje się w kontekście Ukrainy, ale jeżeli chodzi nie tyle o atak Rosji na Ukrainę, a o pomoc, która Ukrainie jest udzielana, i to w kontekście światowym, międzynarodowym, ale również, a może przede wszystkim w kontekście Polski. Jak pani poseł tę pomoc ocenia właśnie w kontekście międzynarodowym, w kontekście Polski, i tutaj ujęcie raz rządowe, jak postawa rządu jest przez panią poseł oceniana, a dwa, jak oceniana jest przez panią poseł postawa polskich obywateli, Polaków? No może zacznę od tej postawy polskich obywateli, ponieważ pracuję w pomocy społecznej tutaj na miejscu, w małej miejscowości, i powiem szczerze, że patrząc przez ten pryzmat, przez pryzmat województwa, tego, co się dzieje w samorządach, to jest niesamowite, jak Polacy naprawdę zmobilizowali się do takiej braterskiej pomocy z dużym zrozumieniem, z małymi oczekiwaniami, z takim bardzo ludzkim podejściem, i ja jestem bardzo tym zbudowana. Jeśli chodzi o pomoc polskiego rządu, też oceniam to pozytywnie. Mamy chaos organizacyjny, prawny, też taki trochę wynikający z takich nieprzygotowania, jeśli chodzi o zaplecze socjalne, ale ja jestem daleka od krytyki tutaj rządu czy samorządów, dlatego że no nikt tego nie przypuszczał, że tak się to wydarzy, i nie byliśmy przygotowani rzeczywiście na takie działania wojenne. Może to jest nauczka na przyszłość, że jednak mamy takiego sąsiada, a nie innego, i bardziej powinniśmy do tego być zmobilizowani. Natomiast widzę, że władze i wojewódzkie, i wojewoda, tak jak u mnie, i władze rządowe robią, co mogą. Podoba mi się to, że od samego pierwszego dnia były konsultacje takie elektroniczne, właśnie nawet z każdym ośrodkiem pomocy społecznej w każdej gminie, co trzeba zmienić, jak naprawić nasze prawo szybko, żeby móc na przykład udzielić posiłku, schronienia legalnie, tak? Czyli na razie wszystko było rozpędem, siłą obywateli, ale teraz czas, żebyśmy jakoś to usystematyzowali. No i w naszych przepisach trzeba zrobić bardzo wiele zmian. Ja przed sobą mam już projekt ustawy, tej specustawy, która jest właśnie wynikiem tych różnych konsultacji z nami, gdzie ci ludzie w pierwszej kolejności do nas trafiali, i widzę, że jest szereg dobrych zmian, które rzeczywiście pozwolą nam sprawniej funkcjonować, uczciwie wydawać pieniądze podatników, bo trzeba o tym pamiętać, że dając te pieniądze publiczne, to teraz jest ta sytuacja, w której wszyscy jakby wiemy, że tak trzeba, ale za parę lat no, ktoś przyjdzie i nie będzie tego pamiętał i powie, no jak to zostało wydane, że to jest trochę niezgodnie z prawem. Dlatego cieszę się, że to prawo będzie procedowane. Mam taką nadzieję, że ta ustawa już teraz, w tym tygodniu, we wtorek, jutro, w środę, będzie procedowana, i otworzy ona możliwość nam na dole, ludzi, którzy organizują różną pomoc, na przykład do tego, żebyśmy mogli gorące posiłki na przywitanie dawać tym osobom z programu rządowego Żywność. Oczywiście dużo jest dobrych zmian, szczególnie ja dobrze się odnoszę do tych, które pozwalają podjąć natychmiast pracę obywatelom Ukrainy, dlatego że oni przyjeżdżają i większość z nich chce się włączyć, na przykład w pomoc dla swoich braci. I mamy służby medyczne, i mamy osoby, które znają język polski częściowo, i mamy pedagogów, i różne osoby, które mogą wykonywać od już pracę, pomagając nam. I warto, żeby one czuły się, że ta praca jest legalna i rzeczywiście mogą włączyć się w tą pomoc. No, te zmiany będą rzeczywiście nadchodziły, to jest zapowiadane, zobaczymy, jak to będzie wyglądało też wszystko w praktyce, ale nie zmienia to faktu, że pomoc płynąca ze strony Polski, ze strony rządu, ze strony Polaków, no jest niesamowita, i to też potwierdza chociażby wypowiedź ambasadora Ukrainy dla tygodnika Sieci. Te słowa brzmią w ten sposób: chcę skorzystać z okazji i podziękować narodowi polskiemu za pomoc udzielaną Ukrainie i Ukraińcom, za to, co jest wysyłane do mojego kraju, za to, co otrzymują moi rodacy uciekający do Polski przed wojną, za serdeczność i ciepło. Gdy o tym myślę, mówię, panowie to widzą, nie mogę ukryć wzruszenia, bardzo dziękuję, to jest coś niesamowitego. No i żeby jeszcze państwu pokazać też, jak wygląda ta pomoc i jakie są potrzeby, zobaczmy materiał naszego reportera Macieja Zemły, który był przy granicy z Ukrainą.
Przejście graniczne w Hrebenne, to właśnie tu trafiają Ukraińcy uciekający przed wojną, całe rodziny, oczywiście głównie kobiety i dzieci, ponieważ mężczyźni ci w wieku poborowym musieli zostać na Ukrainie, chcą walczyć o swoją ojczyznę. Na wszystkich trafiających tutaj z Ukrainy do Polski czeka pomoc, wszystko jest koordynowane przez służby, przez policję, przez wojsko, przez straż pożarną, przez organizacje charytatywne. Nam udało się porozmawiać z niektórymi rodzinami, oto ich relacja. O 4 rano obudziło nas szczekanie psa. Mama wyjrzała za okno. Na ulicy rozprzestrzeniał się ogień i słychać było rakiety. Zjechaliśmy windą do garażu i zaczęliśmy uciekać. Korki na drodze były tak olbrzymie, że w 8 godzin pokonaliśmy zaledwie 40 kilometrów. Chciałam zabrać wnuczkę, ale ona nie chciała, bo chce mamy. A ta mama nie może z wami? Nie może, bo urodziła teraz, w niedzielę urodziła dziecko. W Kijowie została? W Lwowie. Tak. Zabrałam synów i uciekłam z Charkowa, bo teraz strach pozostać na Ukrainie. Straszno? U nas sąsiednie domy są w ruinie. Charków przed inwazją Rosjan był pięknym miastem. Teraz centrum jest zniszczone. Na ludzi spadły bomby. Każdy na coś liczy i każdy wie, że tutaj jest wsparcie, jest pomoc i jest bezpieczne po prostu tyle. Bezpieczny kraj. No i dużo pomocy, prawda? Dużo pomocy. No ja nie wiem, z całej Polski się tutaj, na każdym przejściu, to nie tylko, że tutaj na Hrebennej, nie, Rawaruska, ale w ogóle na każdym przejściu jest dużo Polaków, jakie pomagają, dają wsparcie. No i idąc dalej tym tropem tego wsparcia, pani poseł sama okazała wielkie serce, sama postanowiła przyjąć rodzinę z Ukrainy. I tutaj chcę zapytać, czy to był odruch właśnie serca, czy to była taka spontaniczna decyzja, czy przemyślana? Jak to wyglądało, jakie były okoliczności, pani poseł? Znaczy, nie wiem, czy to był odruch serca, to była zwykła ludzka przyzwoitość. No, bardzo dziwnych okolicznościach, ale wieczorem otrzymałam telefon od koleżanki, która pracuje w starostwie u nas, i ona mówi, że pojawiła się jakaś tu mama z dzieckiem, nie mówi po polsku i nie mają za bardzo gdzie jej w tej chwili położyć. Ja mówię, no mam pokój po córce, która jest trochę w Warszawie, pracuje, więc mówię, przyjadę po nią. No i przyjechałam i po prostu dostała pokój Zofia ze zlotą dziewczyny, które po prostu usłyszając alarm bombowy, samotna matka, uciekły, spakowały się w jedną walizkę i uciekły, przyjechały w nasze rejony, ponieważ wiedziały, że tutaj kiedyś pracował ojciec dziewczynki. Okazało się, że Zofia tak nie bardzo ma teraz jak i możliwość do czego wrócić, więc udało się szybko, dzięki w ogóle wsparciu tutaj lokalnej społeczności, zorganizować pracę, szkołę dziewczynce i mały kąt mieszkania, więc już mogę powiedzieć, że finał jest szczęśliwy, możemy pomagać następnym osobom. Zresztą ona się bardzo włączyła w pomoc i od samego początku była ze mną tutaj na punkcie, pomagała opisywać po ukraińsku paczki, pakować. No to tak wygląda, to jak mówię, myślę, że tu każdy, ja tutaj nie jestem jakąś chyba szczególną osobą, każdy ma taki odruch i jakby stara się pomóc jak umie. Teraz jest ważne, żeby nie zmarnować tej energii społecznej i tej siły społecznej, ponieważ wiadomo, długotrwała pomoc jest ciężka, jest obciążeniem również dla nas i trzeba teraz tego działania systemowego państwa, żeby wsparło właśnie samych swoich obywateli w pomaganiu, żeby nie dochodziło do niepokoju społecznych, żebyśmy się nie zaczęli między sobą kłócić, bo obciążenie powoduje to, że mamy różne frustracje. Więc dobrze, że się pojawiają te rozwiązania systemowe i też to będzie takie wsparcie i współpraca państwa ze swoimi obywatelami ku pomocy sprawnej dla ludzi, którzy do nas tutaj przybywają. Pani poseł, w tym kontekście chcę jeszcze dopytać, na co powinniśmy być przygotowani, decydując się właśnie na przyjęcie rodziny z Ukrainy? Czy tutaj jakieś porady, jakieś takie zasady, którymi powinniśmy też się kierować, czy rzeczy, o których powinniśmy być świadomi, po prostu można przekazać? Znaczy, na pewno na początku pewną barierą stanowi język, ale
z praktycznego punktu widzenia mogę powiedzieć translator, tak, w komórce każdy z nas ma, bardzo ułatwił życie i w ogóle tego się nie trzeba bać, chociaż to budzi jakieś tam lęki, ponieważ no, jeżeli nie znamy języka, to jednak wydaje nam się, że jest podobny do rosyjskiego, ale trochę się jednak różni. Ale po tygodniu przebywania razem trzeba już myśleć tak, że się możemy wzajemnie rozumieć, bo tak się u nas działo. Po pierwsze, po drugie, nastawić się na razie na to, że jeżeli przyjmujemy do swojego domu jakąś osobę, to staramy się jej na samym początku pomóc, jak tylko możemy, nie licząc na to, że ktoś inny nam pomoże, czy że państwo w tym momencie coś jakoś z nas przejmie, bo to nam też pozwoli, żebyśmy sprawnie zaczęli działać. Ja myślę, że myśleć w ten sposób, zapytać rodzinę, porozmawiać z nią, jakie ona ma plany. Oczywiście na pierwszym dniu czy drugim dniu to nie będzie takie, bo będzie ten płacz i ten smutek. Nie będzie takie, że ona powie nam o swoich planach, ale to my możemy jej troszeczkę pomóc. Możemy zapytać, a masz zawód, a chciałabyś tu trochę popracować, póki wojna się nie skończy. A na przykład, czy chcesz się włączyć w naszą pomoc? Czy myślisz, żeby się uczyć języka polskiego? Tak? Czy zostawiłaś tam kogoś bliskiego? Czy koniecznie chcesz zaraz wracać? To są proste pytania, które można zadać i wtedy zobaczymy się. Mówię, no to słuchaj, jeżeli myślisz, że jakiś czas tu z nami zostaniesz, to może warto. Pójdziemy razem do szkoły na zajęcia z swoim dzieckiem. Pójdziemy do urzędu, popytamy, jak możemy załatwić ci na przykład PESEL. Poszukamy lokalnie może jakiegoś zatrudnienia czy mieszkania. I to wtedy pozwala tym osobom tak szybko, jakby ja widziałam po Zofii, jak z płaczu przeszła na taki działamy, tak? Nie ma się co oglądać, robimy, trzeba żyć od nowa, moje życie się zmieniło, ale muszę żyć i cieszę się, że mogę tu wśród was. I w taki sposób myśleć. Niekoniecznie myślimy, że zatrzymamy te osoby i teraz myślimy tylko i wyłącznie o socjalu, ale pomyślmy, bo ta aktywność dla nich też będzie zdrowieniem, też będzie takim momentem, że oni się będą czuć potrzebni, że będą chcieli pokazać, że nie siedzą tylko i płaczą, że oderwiemy ich trochę od tych myśli, od tej telewizji. Więc wydaje mi się, że przejść do takiej fazy zastanowienia się, jak ja mogę pomóc tej rodzinie na jakiś czas tu u nas się zaklimatyzować i wtedy zacząć działać. Pani poseł, w tym pierwszym poście, gdzie podzieliła się pani informacją na Facebooku, że przyjęła pani właśnie rodzinę z Ukrainy, padło na koniec takie stwierdzenie, najważniejsze, że się uśmiechają. I tutaj chcę zapytać, jak ważny jest uśmiech właśnie w czasach wojny? To zdjęcie wywołało ten uśmiech, dlatego postanowiłam go opublikować. Oczywiście one się zgodziły, dlatego że jak je przywiosłam, to cały czas był smutek i płacz. Ja już też sobie nie mogłam z tym poradzić i też płakałam. Bo jakby no po kryjomu starając się tego nie pokazywać i nagle po prostu no zaczęłam im tam troszkę opowiadać o jakiś tam o tym pokazywać zdjęcia mojej córki. Moja córka mówi, mama, zrób selfie i wstawcie sobie na ten. Ja mówię, nie, no chyba nie bardzo. I nagle się okazało, że dziewczynka postanowiła, że jednak zrobimy sobie to selfie. Ja mówię, no ale musimy się uśmiechnąć, tak? I one się uśmiechnęły. I od tego uśmiechu naprawdę zaczęło być trochę weselej w naszym domu. A najbardziej taki zaskakujący uśmiech, który wywołał moje łzy, to kiedy z lata, jak miałaś do szkoły, cały czas płakała i nie chciałaś do tej szkoły. Bała się w ogóle kontaktów. Rano ją zaprowadzałam upłakaną. Mama też oczywiście płakała. A po szkole przybiegła do domu, bo ją odebrałyśmy i była taka uśmiechnięta i mówi, że jest super, ciocia mówi, super, super, wszystko jej się podobało, pokazała mi zeszyt i na drugi dzień pytam się, to z lata idziesz do szkoły? Mówi, że tak. Czyli świetne, bo dzieci ją po prostu świetnie przyjęły i zaopiekowały się w szkole. Mimo to, że nie zna języka, to okazało się, że już ma mnóstwo koleżanek i kolegów. Muszę przyznać pani poseł, że słuchając nawet tej opowieści, to człowiek już czuje to wzruszenie. To są niesamowite historie i trzeba też podziękować. Ja dziękuję pani poseł również za to serce, które pani poseł okazała. To są postawy właśnie godne naśladowania, ale przechodząc do tej też smutnej, szarej, brutalnej, wojennej rzeczywistości, jak pani myśli, jak to może się skończyć? Gdzie zatrzyma się Władimir Putin? Gdzie jest hamulec, który może Władimira Putina zatrzymać? Bo patrząc na decyzje, które są podejmowane w ostatnich dniach, chociażby wobec dziennikarzy również w Rosji, słyszymy, że Rosja zamierza się odciąć od globalnego internetu. To, co się dzieje w Ukrainie, to już nie wspominając nawet, gdzie Władimir Putin ma hamulec? Znaczy myślę, że każdy sobie to pytanie zadaje, gdzie spotykamy się z ludźmi, to ciągle o tym mówimy. Każdy mu po prostu źle życzy i to jest takie mało ludzkie, ale jednak z drugiej strony takie
prawdziwe, jak wszyscy na początku stawiali teorię, że być może on się zadowoli tą częścią, że to chodzi o pewne gospodarcze interesy, tak, no, że tu potrzeba takich pieniędzy, no to niestety chyba ostatnie dni pokazują na to, że po prostu to jest szaleństwo i ten człowiek nie cofnie się przed niczym i to jest już chyba żadna kalkulacja i teraz świat też powinien, powiem w cudzysłowie, oszaleć troszkę i pójść naprawdę na... I cieszę się, że to się dzieje, że biznesy się wycofują, że ludzi, Rosjan się izoluje. Nie dlatego, że chce zrobić złą stronę, tylko dlatego, że wierzę, że oni po prostu nie mają tej wiedzy i są okłamywani. I liczę na to, że ten naród rosyjski przede wszystkim, jeżeli do niego dotrze informacja, więc jak najwięcej informacji do narodu rosyjskiego przekazywanych przez innych z zewnątrz, przez różne formy, może spowodować to, że naród po prostu go powstrzyma. Jego własny naród, który musi zobaczyć krzywdy, jakie wywołuje, a nie, że kogokolwiek Pani broni, poseł, tak jak on to mówi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Spokojnego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy, była moim i państwa gościem w Gorących Pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Za moment wracamy do państwa z kolejnym takim gorącym pytaniem.